co roku spotykamy się na wyjątkowym koncercie Dzieci Dzieciom. Nie może być inaczej, to już tradycja. 24 lata jesteśmy razem. Dla mnie osobiście jest to bardzo ważny dzień, bo to jest dzień, w którym zaczynam czuć atmosferę świąt. I w tym roku będzie podobnie. W tym roku będzie podobnie, ale też trochę inaczej, bo przecież scenariusz Dzieci Dzieciom co roku się zmienia. Uchylmy trochę rąbka tej tajemnicy, co w tym roku zobaczymy. Oj, ten rok będzie pełen niespodzianek. Nasza pani Aleksandra Kuchnowska-Mysły, która co roku pisze scenariusze, jest niezawodna i w tym roku postanowiła wprowadzić odrobinę humoru. Już sam tytuł spektaklu, Szkoła dla Anioła, mówi chyba sam za siebie. Będzie dużo humoru, będzie odrobina nostalgii, będzie trochę smutku, będzie trochę rozrabiania, jak to w szkole. I anioły wcale nie są takimi aniołami. Powiedzmy też może o Szlachetnej Idei, bo to rzeczywiście od 24 edycja Dzieci Dzieciom charytatywnie. Tak, jak zawsze. Głównym celem jest zbiórka funduszy na ufundowanie świątecznych paczek dla dzieciaków z naszego miasta, ale w tym roku nie tylko. W tym roku chcemy również wesprzeć dzieci z terenów Pomorza, które zostały dotknięte nawałnicami w sierpniu tego roku. Chcemy również tam przesłać paczki. Zachęcamy również mieszkańców naszego miasta do przynoszenia do ośrodka darów w postaci środków chemicznych, a także do podzielenia się swoimi zakupami, a więc jakaś fajna żywność o długim terminie przydatności do spożycia, którą te rodziny będą mogły wykorzystać podczas świąt. Serdecznie zapraszamy do ośrodka na ulicę Zamkową z podarunkami świątecznymi. Jestem Mikołaj z Szkoły Żeromskiego Gimnazjum Niepublicznego w Pucku. Siódma. Dobra, ja jestem Mateusz z Niepublicznego Gimnazjum, klasa druga. Ja jestem Adam z Niepublicznego z Gimnazjum, klasa siódma. Ja jestem Marcin z Niepublicznego Gimnazjum, też klasa siódma. Panowie, dzisiaj w przedstawieniu Dzieci Dzieciom gracie postacie niezwykłe, prawda? Opowiedzcie trochę o tym, co będziecie robić na scenie. No, my jesteśmy, ja z Marcinem jesteśmy archaniołami, to znaczy nauczycielami, a Mikołaj jest naszym uczniem, z jednym, z wielu. Mówimy o anielskiej szkole, to znaczy nauczamy ich różnych pięknych rysunków, pięknie śpiewać, pięknie grać. Anielskie rzeczy. Anielskie rzeczy, no. Ja jestem takim jakby dyrektorem, można powiedzieć, w pewnym sensie. Ja nie uczę raczej konkretnych rzeczy, tylko jestem takim raczej... Dobrym duchem. Tak, dobrym duchem. Uczymy ich po to, żeby później były dobrymi aniołami, robiącymi różne rzeczy, takie jak na przykład śpiewanie, granie na instrumentach i bycie aniołem stróżem, czyli pilnowanie różnych osób. Warto w ogóle wystąpić w takim przedstawieniu jak Dzieci Dzieciom. Co wam to daje? Daje nam satysfakcję, że możemy pomóc dzieciom niepełnosprawnym umysłowo i innym. Bardzo pomagamy tym dzieciom. Bardzo fajnie się gra z tymi dziećmi. One są bardzo miłe dla nas. Bardzo dużo pytają. Bardzo miła atmosfera jest przy próbach. Zawsze mamy partnerów z naszego miasta, czyli tradycyjnie szkoła muzyczna, niezawodna, przepiękna oprawa muzyczna, jak zawsze chórzyści ze szkoły podstawowej imienia Mariusza Zarowskiego w Pucku. Tym razem z niespodzianką, bo dołączyli do nich chórzyści ze szkoły podstawowej w Swarzewie. Po raz pierwszy w tym roku wesprą naszą ideę. Ponadto, jak zawsze, niepubliczna szkoła podstawowa działająca przy liceum ogólnokształcącym, pierwsze liceum ogólnokształcące. No i oczywiście specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. Na
Znaczy ja bardzo lubię grać w przedstawieniach, bardzo lubię takie właśnie rzeczy. Lubię się pokazywać światu i przy okazji to jest według mnie bardzo fajna zabawa, bo też inni mogą się wczuć w to i już poczuć ten klimat świąt. A ja bym chciała po prostu pomóc dzieciom, pomóc wszystkim oraz też lubię występować i też chcę się pokazywać. Sometimes I wish I were